Mam wrażenie, że najbliższe dwa miesiące będą najważniejsze do tego, aby po pierwsze w grudniu przeanalizować sytuację finansową klubu, która nie jest za ciekawa. Nie mam pełnych danych co do zadłużenia klubu. Tutaj w indywidualnych wypowiedziach przytaczałem pewne liczby. Nie mam pewności, czy to jest prawdziwe. Po tych kilku tygodniach analizy sytuacji finansowej, po rozmowach z kadrą trenerską, z zawodnikami, chciałbym być przekonany, że w początku stycznia, wtedy kiedy piłkarze wracają po przerwie świątecznej, my rozpoczniemy przygotowania do rundy wiosennej w tym samym co najmniej składzie, w jakim ukończyliśmy. Nie możemy pozwolić na to, żeby chłopcy młodzi, olsztyniacy przede wszystkim, i to jest moja również nadzieja, uciekali do innych klubów. Oni powinni tu grać dla tego miasta, dla największego miasta w drugiej lidze, w drugiej wschodniej. To chciałbym podkreślić. Olsztyn jest największym miastem, w którym gra zespół drugoligowy w naszej grupie wschodniej. I to miasto musi mieć zespół na poziomie co najmniej drugiej ligi. Moją rolą jest w tym pomóc. Bo dzisiaj do mnie dzwonią zawodnicy i pytają: proszę pana, jak to jest? My nie wiemy, co mamy robić. Zadłużenie wobec zawodników, zadłużenie klubu. Oni muszą wrócić po świętach i chcieć grać na Olsztynę. Natomiast styczeń to przede wszystkim wtedy, kiedy rozpoczną przygotowania, to jest czas poświęcony na kompletowanie składu przyszłego zarządu. I chciałbym, żeby gdzieś w okolicach końca stycznia, początku lutego takie walne zebranie członków klubu sportowego OKS Jeniowice 45 odbyło się i wyłoniło zarząd. Ja, proszę państwa, nie podjąłbym się tej roli, gdyby nie deklaracja miasta, panów prezydentów, gdyby nie deklaracja strategicznego sponsora, tego zewnętrznego, firmy DBK. Stamtąd właśnie poszły propozycje pod moim adresem objęcia tej funkcji i dlatego ją przyjmuję. Bo chciałbym, aby zjednać ludzi dla piłki olsztyńskiej, żeby nie tylko siatkarze w pierwszej lidze, nie tylko piłkarze w pierwszej lidze, ale również piłkarze, na razie w drugiej lidze, reprezentowali nasze miasto, bo piłka nożna jest taką dyscypliną, w której Olsztyn musi istnieć. I dziękuję panu prezydentom za to, że widzą taką potrzebę. Również chciałbym, i to niniejszym czynie, podziękować tym, którzy do tej pory dla tego klubu pracowali. To nie jest tak, jak niektórzy mówią, że tam znalazła się grupa, grono ludzi, którzy patrzyli tylko na własny interes. Nie, ja jestem przekonany, że patrzyli na olsztyńską piłkę z perspektywy jej rozwoju i za to dziękuję, ale również muszę powiedzieć tak, liczę na to, że z niektórymi z tych panów, którzy do tej pory działali, też będę rozmawiał, a być może współpracował. Dziękuję.